Witam was, moi roztomili. Dzisiaj piąta tajla opowiadań o robocie Jochanki w Wychucie w języku śląskim. No wiadomo, ja nie jest Krista Czubówna i w życiu nie byda. Są drobne pomyłki i potknięcia, za co serdecznie przepraszam. Wybaczcie, ale wracamy do naszego tekstu. Wydział budowlany był dla mnie szkołą życia. Człowiek się nauczył obowiązków. Ja co 6 rana musiała oświecić światło na całym wydziale, poskludzać w ausgabie, pilnować, co by zeltra nie brakło i wykonywać polecenia majstra Wilusia, którego żech bardzo, ale to bardzo szanowała. Doszkalanie kluczem do sukcesu. O 13 leciach na Banchów, na cug do Opola. Chodziła tam do szkoły ekonomicznej na ulicy Kościuszki 3 razy w tydniu. Huta mi pozwoliła, co bych się szkoloła. Moja szkoła pomaturalna miała 2 lata nauki. Mieliśmy super fajnych rektorów, a najbardziej pamiętam panią profesor Woszek. Ona mnie nauczyła księgowości i rachowaniu. Ona była dla mnie wzorem i ikoną nauczyciela, a u nas godumy rektora. Teroski żody nie docenio rektorów, ale ja wiam w to był w to. Pełen szacun pani profesor, jak to godają młodzi. Pewnego dnia do zgaby przyszedł tata mojej kamratki, takiej ze szkoły, po jakieś narzędzia, a jak mnie poznał, spytał: Johana, a co ty sam robisz? Bo on nie wiedział, że miała świadectwo z czerwonym piskiem i osiedza w Arbeit-Anzugu na budowlanym. We skrócie powiedziałam, że jak mnie oszydzili w kadrach, kiedy miałam na posadzie intendenta w Długopolu, potem pracować w księgowości, a wylądowała w Ausgabie na wydziale budowlanym. On się za głowę chycił i powiedział: wiesz co, a mnie referentka Hiltka uciekła do NRF-u i nie mam nikogo we biurze, i co byś do mnie nie przyszła? Takie były czasy, że ludzie ciepali robota i uciekali do Niemiec i już nie wracali. Pójście do biura do mnie to było spełnienie marzeń, ale ja musiała iść do mojego kierownika, tego co mnie dał szansa i przyjął do huty na ten wydział budowlany. Ciepło ubogo afa, powiedziała mu co i jak, a on się ośmiał i powiedział: dziołcha, jak masz szansę, to idź. Wdzięcznością spojrzała na pana kierownika, który mi umożliwił dalszą karierę we hucie. I tak Johanka trafiła do biura transportu kolejowego huty imienia Karola Świerczewskiego. Ale to już temat na inną opowieść. Pilnujcie naszej strony i naszego kanału na YouTubie. Czekajcie na dalszy ciąg.